IPN Małopolska. Region jest nasz. Stanisław Sorys, wicemarszałek Małopolski w środowy poranek. Dzień dobry, panie marszałku. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie marszałku, mamy na stole świeżutki, nowiutki, aczkolwiek jeszcze nieuchwalony plan zagospodarowania przestrzennego dla Małopolski. No i czytamy, że Tarnów jako ośrodek regionalny ma mieć spadek o 2 klasy. Jak to rozumieć? Znaczy nie wiem, kto dochodzi do takiej konkluzji, że to jest spadek. Tak spekuluje dzisiejsza regionalna prasa. No tak, ale to są spekulacje dziennikarzy. To jak to jest? Jest pytanie, ile dziennikarzy mają doświadczeń w tym zakresie, czy wiedzą, panie czym jest wojewódzki plan zagospodarowania przestrzennego. To jakim jesteśmy w Tarnowie ośrodkiem? Dzisiaj jesteśmy ośrodkiem regionalnym, który jest wyposażony w wiele instytucji regionalnych, jak chociażby w Tarnowską Agencję Rozwoju Regionalnego, w Szpital Wojewódzki. Jeżeli popatrzymy również chociażby o utrzymywaną Europejskie Centrum Muzyki w Kąśnej Dolnej, gdzie również Samorząd Województwa Małopolskiego jest współorganizatorem, współzarządzającym tym obiektem. W związku z tym tych infrastruktury regionalnej mamy bardzo dużo. Kiedy patrzymy również na rozwój kolei małopolskiej, gdzie głównie staramy się znaczne środki finansowe również przekładać na rozwój tej infrastruktury, łącząc Tarnów, czy wyrównując pewną szansę do godności komunikacji pomiędzy Tarnowem a Krakowem. W związku z tym tej infrastruktury regionalnej jest u nas bardzo dużo. I oczywiście. Jeszcze zapytam w ten sposób właśnie, panie marszałku, tak jak pytają mieszkańcy Tarnowa, czy plan zagospodarowania przestrzennego dla Małopolski w jakikolwiek sposób deklasuje Tarnów, obniża jego rangę? Nie, absolutnie. Powiedzmy sobie uczciwie, plan zagospodarowania przestrzennego nie jest prawem lokalnym. On nie wywołuje żadnych skutków, czy nie ogranicza żadnych inwestycji w perspektywie czasu. Jest pewną wizją inwestycyjną? Jest pewną wizją województwa, ale w kontekście już przygotowanych projektów, takich, które są w stanie być realizowane. Zupełnie inaczej wygląda to w sytuacji gmin, które przygotowując plan zagospodarowania przestrzennego, wywołują skutki prawne, czy umożliwiają, czy nie umożliwiają prowadzenie innych inwestycji, aniżeli zapisanych właśnie w tym prawie, w planie zagospodarowania przestrzennego. Panie marszałku, a czy województwo tarnowsko-sądeckie powinno powstać? Panie redaktor, to jest bardziej pytanie do tych, którzy kiedyś jeździli do Warszawy. Ja mam jeszcze wycinki z gazet i wiem, którzy to byli politycy. Dzisiaj ci, którzy nawołują do powstania nowego województwa tarnowsko-sądeckiego, mam taki wycinek jako z gazety, gdzie pojechali Tarnowa do Warszawy i pan premier Buzek pojechali z dzieciakami, postawił im lody za to, że właśnie popierali między innymi również likwidację województwa tarnowskiego. My jako Polskie Stronnictwo Ludowe byliśmy przeciwni reformom, 4 wielkim reformom Buzka, reformom AWS-u i Unii Wolności. AWS-u, gdzie ta partia była tworzona, czy organizacja polityczna, między innymi przez dzisiejszych polityków i Prawa i Sprawiedliwości. Tylko pytanie, i panie marszałku, dzisiaj, czy Tarnów dzisiaj, powinien się sądecczyzną ratować? To jest pytanie do polityków Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli dokonano zmiany w jednych z reform, jeżeli chodzi o reformę oświaty, czy jest przygotowana również reforma administracji? Jeżeli jest przygotowana reforma administracji i chcemy wrócić do 49 województw sprzed właśnie tej reformy, 4 wielkich reform pana premiera Buzka, Polskie Stronnictwo Ludowe właśnie walczyło o to, aby nie niszczyć tego, zdając sobie z tego sprawę, że takie ośrodki jak Tarnów czy Nowy Sącz będą stratne na przeprowadzenie tychże reform. Dzisiaj, panie marszałku, czy dzisiaj Sądecczyzna mogłaby tak po ludzku pomóc Tarnowowi wyjść z pewnego impasu? Tylko rozmawiajmy najpierw z politykami Prawa i Sprawiedliwości, czy jak pan uważa, panie marszałku? Jestem ciekawa pańskiego zdania. To znaczy, są oczywiście takie przykłady w Europie, że małe województwa również osiągają bardzo dużą dynamikę rozwojową i wcale to nie oznacza, bo duże aglomeracje, jak chociażby Kraków, dzisiaj mówimy o metropoliach, tak? Mówimy o metropolii krakowskiej, mówimy o regionach, którym jest Tarnów i Nowy Sącz i mówimy o tak zwanych subregionalnych pozostałych miastach. W związku z tym z pewnością, gdyby Tarnów czy Nowy Sącz, tak po staremu, jak właśnie to było do 98 roku, gdyby były województwami, z pewnością ten rozwój byłby zupełnie inny. I myśmy przed tym przestrzegali, jako Polskie Stronnictwo Ludowe, że zlikwidację województwa tarnowskiego, sądeckiego będzie ograniczało możliwości oddziaływania przede wszystkim poprzez
poprzez środki europejskie, które byłyby wtedy dzielone, tak jak w Rzeszowie chociażby, dzisiaj Rzeszów jest pewną aglomeracją, jest metropolią, również byłby to Tarnów, w związku z tym byłaby centrum administracyjne, a dzisiaj proszę zobaczmy, ile zostało w Tarnowie części na przykład urzędników czy zadań, które są realizowane przez administrację rządową właśnie w Tarnowie, a ile zostało przeniesione do Krakowa. Panie marszałku, czy reaktywacja linii kolejowej Dąbrowa-Tarnowska-Tarnów to wrzutka polityczna? Tak nazwał to poseł PiS Wiesław Krajewski, który ma żal do obecnego prezydenta Romana Ciepieli, kiedyś wicemarszałka, że zablokował taki projekt. To znaczy, ja nie chcę tego oceniać. Ja powiem, ale dziś broń Boże, nie jest to żadna wrzutka. Nie jest to żadna wrzutka dotyczących reaktywacji tej linii. Dobrze. Ja pragnę przypomnieć, że kiedy ja 3 lata temu, prawie już 4, w 2014 roku zostałem wicemarszałkiem, przyjęliśmy pewne rzeczy, między innymi również przyjęliśmy kwestię związaną z koncepcją linii kolejowej Tarnów-Szczucin. Ta koncepcja była taka, że należy tą linię rozebrać, wyburzyć i pozabierać szyny, całą infrastrukturę z tego szlaku i w tym miejscu wybudować ścieżkę rowerową. Dopiero ja ze starostą Dąbrowskim, samorządowcami Powiśla Dąbrowskiego zablokowaliśmy tą koncepcję i w tej chwili próbujemy pracować nad tym, aby tą linię przywrócić. Czy w tych rozmowach uczestniczy prezydent Roman Ciepiela? Uczestniczą jego przedstawiciele i teraz jeżeli chodzi o te rozmowy, które są prowadzone, jest operator, z tym operatorem było spotkanie rok temu, zostały wyliczone pewne koszty związane z uruchomieniem 6 kursów w dzień. Jest to prywatny operator, który prowadzi tego typu komunikację na terenie Polski. Jestem zainteresowany, zostały wyliczone koszty. My również deklarujemy jako samorząd województwa, że jesteśmy w stanie pokryć 70% kosztów, natomiast pozostałe 30% pokrają samorządy, po terenie których przebiega linia kolejowa. I mówią, i tutaj że są mówimy gotowe. Miasto Tarnów, mówimy powiat tarnowski, mówimy miasto Żabno, mówimy miasto Dąbrowa-Tarnowska. No to wrzutka polityczna? I teraz tylko i wyłącznie w tym zakresie chcę rozmawiać starosta Dąbrowski, miasto Dąbrowa-Tarnowska, która ma zabezpieczone w budżecie środki finansowe. A kto nie chce rozmawiać? Pozostałe samorządy lokalne rozmawiają, ale po prostu po to, żeby nie rozmawiać. Natomiast te rozmowy nie są konkretne, bo to nie bez są takie rozmowy, finansowych? Że... Tak, zapisujemy w budżecie poszczególne kwoty środków finansowych, tylko po prostu coraz to na kolejnym spotkaniu, tych spotkań, których ja uczestniczyłem w ciągu tych 3 lat, było chyba 5 i za każdym razem pojawiają się jakieś nowe pytania, czasami pytania te, które są już w opracowaniach dotyczących reaktywacji tej linii kolejowej. W związku z tym, i też myśmy mówili, zobaczymy na rok czasu, jeżeli samorządy lokalne, te po terenie, których ta linia przebiega, zaangażują się również w skomunikowanie wewnętrznych tych części miejscowości ze stacjami kolejowymi, jak chociażby w Żabnie, żeby to nie było tylko stacja jest na uboczu, że tam mieszkańcy sami biorą na siebie odpowiedzialność za skomunikowanie. Z pańskich słów wnioskuję, panie marszałku, że Żabno i Tarnów niejako asekurują się od tego projektu. No to powstanie czy nie powstanie ta linia? My nie będziemy nikogo na siłę uszczęśliwiać. Podkreślę jeszcze raz, starosta Dąbrowski, miasto Dąbrowa-Tarnowska są jak najbardziej za reaktywacją tych linii. W tej chwili czekamy też na deklarację starosty Tarnowskiego, pana prezydenta, pana burmistrza Żabna i sprawa jest po prostu otwarta. Natomiast podkreślam, te rozmowy trwają od 3 lat i zaczęliśmy od zablokowania, rozebrania całej tej linii kolejowej na odcinku od Tarnowa do Szczucina. Szef Ludowców, poseł Władysław Kosiniak-Kamysz, który był w RDN Małopolska dokładnie przed tygodniem, mówi, że poparcie PSL-u dla prezydenta Romana Ciepieli jest możliwe, ale niepewne. Czy pan też tak uważa? Tak, też tak uważam, dlatego że dzisiaj nie jest jeszcze rozstrzygnięte, kto będzie kandydatem Platformy Obywatelskiej, czym kandydatem będzie pan prezydent Ciepiela. Oczywiście to jest jeszcze, w tej chwili już te rozmowy są coraz bardziej takie już zaawansowane, ale jeszcze tych decyzji nie ma, w związku z tym no, musimy poczekać tutaj na pewne rozstrzygnięcia. No też my będziemy rozmawiać, czy będziemy tworzyć własną listę, czy będziemy wspierać
wspierać pewne ugrupowanie polityczne, bo chcąc wystartować na prezydenta jakiejkolwiek jednostki samorządu, wpierw trzeba mieć co najmniej 60% kandydatów na radnych do organu uchwałodawczego. W związku z tym to są kwestie takie, które, nad którymi pracujemy i rozmawiamy. Dzisiaj nie można ani wykluczyć, ani tutaj PiS potwierdzić. Szuka też kandydata na prezydenta Tarnowa i wymienia cztery główne nazwiska. Wójcik, Gładysz, Łabędź i Pagacz. Kto pańskim zdaniem miałby największe szanse? O, nie chcę tutaj być wróżką. To jest sprawa wewnętrzna Prawa i Sprawiedliwości. Tam też jest starcie się wielu frakcji politycznych i z pewnością tutaj nie będzie tyle chodziło o doświadczonego kandydata, tylko ale przede wszystkim o osobę, która ma dobrą pozycję w partii, jest wspierany przez szefa tejże partii. W związku z tym tutaj też z tym musimy poczekać właśnie na... To jest wewnętrzna sprawa Prawa i Sprawiedliwości i z pewnością jakiejś tam decyzji w najbliższym czasie możemy się spodziewać. Panie marszałku, kiedy droga S73 Busko-Zdrój-Tarnów? No też jest w naszych planach. To też a propos planu. Wpisane, no tak. Właśnie. Niemniej jednak proszę o tym pamiętać, że to są najważniejsze są plany Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych Autostrad. To są przede wszystkim plany na przykład PLK-i dotyczące modernizacji linii kolejowej. Też spotkaliśmy się jakie właśnie. Jakie są czasowe szanse na to? Jakaś perspektywa? No w tej chwili mamy taką perspektywę, że mamy obwodnicę w trakcie budowy, że wyszedł inwestor, że jest nowy przetarg, próba szukania wykonawcy, etc. W związku z tym dzisiaj, kiedy patrzymy na plany inwestycyjne Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych Autostrad, no też powiedzmy sobie uczciwie, dzisiaj też głównie zajmują się kwestią wyprowadzenia tego ruchu komunikacyjnego z Krakowa, bo to nie jest zamknięte do 2020 roku nie ma szans i my, na tę drogę. Również jeżeli chodzi o kontrakt wojewódzki, jeżeli chodzi o nasze plany, walkę o wpisanie tych inwestycji w Ministerstwie Rozwoju. Panie marszałku, po 2020 jest szansa? Myślę, że tutaj byłaby ta szansa, ale gdyby tutaj było widać niesamowitą determinację posłów, polityków z regionu tarnowskiego właśnie w tej kwestii, w tej sprawie. Natomiast no tutaj nie widać, żeby w tych planach Ministerstwa Infrastruktury... A żeby kolejny generalnie... łącznik w Tarnowie? No, więc myśmy też wpisali to też a propos planu. Tak, a propos planu, więc to była moja też inicjatywa i też tutaj był wniosek starosty tarnowskiego. A miasto? Co mówi miasto? No, miasto nie przysłało poprawek do planu w tym zakresie. Myśmy jako zarząd jeszcze co to znaczy? Przed pierwszym czytaniem. Znaczy, bo to jest, to też słyszeliśmy o protestach mieszkańców właśnie. Czy to znaczy, że miasto nie chce? Może to nie, że nie chcę, tylko że wszyscy zdają sobie z tego sprawę, że to inwestycje nie idą na bazie planu zagospodarowania województwa małopolskiego, bo to jest dokument nasz wewnętrzny, moglibyśmy tak powiedzieć, jeżeli chodzi o Małopolskę. Natomiast decyzje zapadają tam, gdzie są zarządzający pewną infrastrukturą. Jeżeli w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad to zadanie nie zostanie wpisane do realizacji, jeżeli ministerstwo nie ogłosi przetargu na tak zwane wytarasowanie tej drogi, uzyskanie decyzji środowiskowej. To dzisiaj nie ma możliwości, żeby poważnie mówić o danym zadaniu. Dzisiaj nie da się w taki sposób procedować, że powiemy, no wpiszemy sobie jakąś do planów Generalnej Dyrekcji, wpiszemy sobie jakieś zadanie, nad którym nikt nie pracuje. Generalna Dyrekcja na przykład nie wykonała decyzji środowiskowej. Minister Infrastruktury nie ogłosił na przykład przetargu na opracowanie decyzji środowiskowej. Przecież pamiętajmy, że czasami wydanie decyzji środowiskowej to jest nawet kilka lat. W związku z tym przygotowanie tej inwestycji trwa bardzo długo. Czas Panie realizacji... Marszałku, ponieważ czas bardzo mocno goni i za niecałą minutę serwis regionalny RDN Małopolska, to jeszcze jedno krótkie pytanie. I mam nadzieję jedna krótka odpowiedź. Czy po wyborach jesiennych będzie reprezentacja ludowców we władzach województwa? A czemu miałby nie być?
Będzie? Jesteśmy od praktycznie powstania samorządów regionalnych. Zawsze byliśmy. No i mam nadzieję, że jeszcze zwiększymy nasz zasób mandatów w stosunku do tych 8, które teraz posiadamy. Wydaje nam się, że sytuacja, jeżeli chodzi o naszą pozycję jako Polskiego Stronnictwa Ludowego w administracji samorządowej, jest zauważalna przez mieszkańców, bo wiele inwestycji, wiele inicjatyw, które zostało również zapisanych w tegorocznym budżecie województwa małopolskiego i dla naszego subregionu, i również dla obszarów wiejskich, no zostanie zauważona. Szkoda, że brakuje czasu na to, abyśmy porozmawiali o budżecie województwa. Trzeba się umówić niebawem, następnym razem. No liczę na to, że następnym razem porozmawiamy właśnie o tych inwestycjach, o tych zadaniach. Bardzo dobrze, chętnie. Trzymam za słowo. Wicemarszałek Małopolski Stanisław Sorys, bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. I do usłyszenia.